Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na tak pod tytułem Podróżnikiem być. Tak został stworzony przez Magdę z kanału Madzik i składa się z 12 pytań. Ja ten tak chciałam już nagrać długo wcześniej, ale w tym momencie, kiedy są wakacje w Polsce, ja zazwyczaj pracuję i mój urlop jest zawsze w późniejszym terminie. Stąd też pomyślałam sobie, że wybiorę dla Was ten moment, kiedy będę na wakacjach i nagram dla Was ten tak. Ja aktualnie jestem na wakacjach w Hiszpanii. Co prawda mój pobyt tutaj lada moment dobiegnie końca, ale pomyślałam sobie, że naprawdę to jest idealny moment, żeby nagrać dla Was ten tak, więc od razu może zacznę. Pierwsze pytanie, czy lubisz podróżować? Oczywiście, że uwielbiam podróżować, uwielbiam poznawać nowe miejsca, zarówno w Polsce, jak i na świecie, więc oczywiście, że uwielbiam, lubię podróżować. Drugie, wakacje spędzasz częściej za granicą czy w Polsce? Teraz częściej spędzam za granicą, będąc jeszcze małym dzieckiem, najczęściej spędzałam je w Polsce, w Łebie, u moich dziadków, czego nie wspominam zbyt miło, ale teraz, tak jak powiedziałam, spędzam częściej za granicą. Trzecie, jakie państwo, miejscowość polecasz na wakacje? Więc ja, tak jak powiedziałam, jestem na wakacjach w Hiszpanii, jestem tutaj już drugi raz. Jestem co prawda w innej części Hiszpanii niż za pierwszym razem, ale ja jestem w ogóle Hiszpanią oczarowana. Mogłabym ją polecić z czystym sumieniem, ale mogłabym również polecić na przykład z czystym sumieniem Chorwację, która jest przepiękna i widziałam ją praktycznie w całości. Podobało mi się również w Egipcie, ale to już jest całkiem inny jakby klimat, zarówno z tradycjami, jak i z wypoczynkiem, więc ja, jeśli na dzień dzisiejszy miałabym obstawiać, to chyba bym poleciła właśnie Hiszpanię. Czwarte, miłe wspomnienia z wakacji. Moimi ostatnimi miłymi wspomnieniami z wakacji jest Sylwester w Egipcie. Bardzo miło go wspominam, ale generalnie wszystkie wakacje, które spędzam gdzieś właśnie w ciepłych krajach, bardzo miło wspominam, więc wszystkie są dla mnie jakby miłymi wspomnieniami. Piąte, wakacje z rodziną czy samemu? No generalnie nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś samemu pojechać, bo ja w ogóle bardzo lubię towarzystwo innych ludzi. W towarzystwie rodziny nigdy nie spędzałam wakacji. Będąc małym dzieckiem zawsze zostawałam wywożona do moich dziadków. Moi rodzice zawsze w tym czasie pracowali i tak naprawdę nigdy w życiu z rodzicami nie byłam na żadnych czasach i teraz, kiedy mam tyle lat, ile mam, marzą mi się wakacje z moimi rodzicami, którzy trzy razy w roku zawsze gdzieś wyjeżdżają na jakieś egzotyczne wakacje, więc myślę, że w najbliższym czasie wybiorę się z nimi na jakieś wakacje. Ale tak jak powiedziałam, samemu na pewno nie, teraz spędzam je zawsze, znaczy teraz, zawsze od jakiegoś czasu spędzam je z najbliższą mojemu sercu osobą i chciałabym, żeby tak zostało. Szóste. Mogłabyś wyruszyć w świat autostopem? Nie. Myślę, że nie mogłabym wyruszyć w świat autostopem. Zbyt mocno cenię sobie ten komfort, że przyjeżdżam z punktu A do punktu B, wiedząc o tym, że te miejsce gdzieś tam na mnie czeka. Nie lubię takich niewiadomych, szczególnie jeśli chodzi o podróże, a tym bardziej, że różnie bywa z tym autostopem, więc raczej nie chciałabym wyruszać w świat autostopem. Siódme. Plaża czy góry? Zdecydowanie wybieram plażę, aczkolwiek w górach czuję się bardzo dobrze, ponieważ ja mam zazwyczaj bardzo niskie ciśnienie i w tym momencie, kiedy pojawiam się w górach, to ciśnienie jest bardzo przyjazne dla mnie, więc dobrze się tam czuję, ale gdybym miała wybrać na wakacje, właśnie miałabym wybierać między plażą a górami, na pewno wybrałabym plażę. I czy sklepy, czy łono natury? To zależy, bo jak się jest w takich fajnych, ciepłych miejscach, to fajnie zobaczyć też takie miejscowe sklepiki z rzeczami, gdzie kupujemy jakieś pamiątki dla najbliższych. Ale oczywiście również łono natury, bo ono jest jak najbardziej egzotyczne dla między innymi takich miejsc, jak tutaj właśnie w Hiszpanii. Ósme. Wakacje zaplanowane czy na spontanie? Oczywiście, że zaplanowane. Ja jestem takim typem, że wolę, tak jak powiedziałam, mieć wszystko, wszystko wiedzieć. Przyjeżdżam do punktu A, przyjeżdżam do punktu B i gdzieś tam na miejscu wiem, że mam ten hotel i jakoś tak sobie nie wyobrażam, że chyba, że ktoś by mi powiedział, słuchaj, za dwa dni wylatujemy i to mogłabym nazwać spontanem. Ale takich, że w ciągu jakiegoś tam krótkiego czasu gdzieś tam wyjechać, to myślę, że niekoniecznie, bo jednak samo spakowanie jest jakby nie lada wyczynem, to jednak
no jednak mamy swoje życie, mamy swoje jakieś sprawy, więc potrzebujemy czasu na to, żeby gdzieś tam coś jeszcze uporządkować. Dziewiąte. Madzik daje nam 2000 euro na wakacje. Gdzie się wybieramy? Więc ja tak szczerze mówiąc marzę, gdybym, oczywiście by mi starczyło te 2000 euro, to wybrałabym chyba w wersji last minute, bo to byłoby o wiele tańsze. Wybrałabym Malediwy albo Środkową Amerykę, którą bardzo bym chciała zobaczyć. Ale jeśli by mi nie starczyło na te miejsce, to myślę, że wybrałabym jakiś krótki pobyt na południu Afryki. Myślę, że te kierunki bym wybrała. Niekoniecznie, nie wybierałabym w ogóle kierunku Azji, jakoś, który jakoś tak właśnie bardzo mnie jakoś nie ciągnie, ale albo Środkowa Ameryka, albo Malediwy. Oczywiście o ile w wersji last minute, no, chociażby mi to starczyło, nie wiem. Dziesiąte. Upamiętasz wakacje na zdjęciach? Oczywiście. Za każdym razem mam ze sobą aparat, kamerę. Mam niesamowicie dużo fotografii. Uwielbiam po prostu mieć fotografie z każdego miejsca, chociażby nawet z najmniejszego zakątku, jakichś uliczek nie wiem, no po prostu uwielbiam. Robię oczywiście bardzo dużo zdjęć i nie wyobrażam sobie nie posiadania aparatu na wyjeździe, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że wzięłam ze sobą teraz na ten urlop aparat, lustrzankę, którą dostałam od mojego taty i wzięłam zwykłą cyfrówkę i wyobraźcie sobie, że po prostu wzięłam tą lustrzankę i na szczęście na lotnisku w Gdańsku zorientowałam się, że nie mam do tej lustrzanki baterii, bo zostało po prostu w domu. I na szczęście, znaczy z szczęściem nieszczęściu, bo mogłam ją zostawić w samochodzie na lotnisku, a nieszczęście, bo po prostu nie wzięłam ze sobą naprawdę dobrego aparatu, tylko taki zwykły cyfrowy aparat, ale no stało się tak, jak się stało, no bywa. 11. Jak wakacje to tylko? W moim przypadku to tylko w ciepłych krajach, ponieważ ja nie lubię tej pogody właśnie przejściowej, jesień, zima, gdzieś tam te przedwiośnie. Wakacje, tak jak powiedziałam, ja spędzam zazwyczaj w pracy, więc jak dla mnie wakacje to tylko gdzieś w miejscu, gdzie świeci słońce. I 12, ostatnie, namiot czy hotel pięciogwiazdkowy. Słuchajcie, może niekoniecznie hotel pięciogwiazdkowy, bo mógłby on być nawet trzygwiazdkowy, bo mieszkałam też w takim i było naprawdę ok, ale namiot niekoniecznie, ponieważ ja się boję w ogóle różnego rodzaju robactwa. Lubię mieć ten komfort, że już chodzę, mam łóżko, mam łazienkę i ciepłą wodę, a namiot tak może niekoniecznie. Sami wiecie, jak różnie bywa z tymi namiotami. Gdy byłam młodsza, może bym się mogłabym się zdecydować na namiot. Teraz niekoniecznie. Nawet, jak powiedziałam, nie hotel pięciogwiazdkowy, ale nawet tam gdzieś trzygwiazdkowy mogłabym wybrać i myślę, że byłoby ok. To tyle chyba. Tak, myślę, że przede wszystkim hotel, ale nie namiot. I to wszystkie pytania, jeśli chodzi o ten tag. Bardzo dziękuję Magdzie za to, że stworzyła taki tag, bo uważam, że stworzenie nowego tagu, którego jeszcze nie ma na YouTubie, jest nie lada wyczynem. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten tag. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam z bardzo gorącej, ale dzisiaj lekko wietrznej, ale wciąż upalnej Hiszpanii. Tak jak powiedziałam, lada moment mój urlop dobiega końca, ja wracam do Polski, więc zaczynam nagrywać kolejne filmiki. Przesyłam Wam moc gorących buziaków i do zobaczenia już w Polsce. Pozdrawiam, pa!